widowisku, na hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie. Szanowni Państwo, chcę w tym momencie szczególnie gorąco powitać następujące osoby. Pana burmistrza miasta Cieszyn, pana Ryszarda Macurę. Witam również starostę powiatu cieszyńskiego, pana Janusza Króla. Witam zastępcę kanclerza do spraw rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pana Dariusza Laskę. Witam przedstawicieli Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panie Brodziekan, panią Edytę Nowak-Żółtę oraz panią Reginę Bogaczyk. Witam panią dyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia pułkownika Gwidona Langera, panią Bożenę Cholewę. Witam pana komendanta głównego ochotniczych chówców pracy, pana Bogdana Ścibuta. Witam również wojewódzkiego komendanta OHP, pana Arkadiusza Sobkowa. Jest z nami również wicekomendant śląski OHP, pan Łukasz Norek. Witamy serdecznie. Witam panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, panią Annę Stefaniak-Baczek. Witam panią dyrektor Zamku Cieszyn Klubu Przedsiębiorcy, panią Ewę Gołębiewską. Witam również reprezentanta i wiceprezesa spółki MDM, pana Tomasza Piechaczka. Szanowni Państwo, już teraz na scenę poproszę pana burmistrza, pana starostcę, pana zastępcę kanclerza Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszam również panie prodziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zapraszam panią dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Zapraszam także panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Zapraszam także panią dyrektor Zamku Cieszyn Klubu Przedsiębiorcy oraz pana wiceprezesa spółki MDM. Szanowni Państwo, a już teraz o głos poproszę pana burmistrza. Szanowni Państwo, bardzo krótko chciałem podziękować wszystkim współorganizatorom tego przedsięwzięcia. Cieszę się, że po raz drugi możemy się spotkać, że znowu ponad 60 przedsiębiorców, ponad 60 pracodawców prezentuje swoje miejsca pracy. Cieszę się, że mocno zaangażowały się szkoły. Bardzo jestem zadowolony z obecności tej młodzieży. Te targi, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, chcemy kontynuować i dzisiaj, i w latach następnych, po to, żeby pokazać, że na Śląsku Cieszyńskim są również dobre miejsca pracy. Są miejsca, gdzie można się dobrze uczyć, dobrze przygotować do przyszłości, do życia dorosłego i można dalej znaleźć dobrą pracę. Chciałem też przy okazji podziękować obecnemu tutaj panu wójtowi Tomaszowi Brannemu, który reprezentuje Międzygminną Strefę Gospodarczą, którą razem z innymi gminami mieliśmy przed kilku laty okazję założyć po to, żeby pokazać, że ten rynek pracy tutaj na Śląsku Cieszyńskim funkcjonuje. Szanowni Państwo, ja również jako burmistrz miasta chciałem zaprezentować jedną z ofert, to są płatne staże w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Chciałbym, żebyście się Państwo też tym zainteresowali. Chcemy rekrutować do Urzędu Miejskiego ludzi zdolnych. Wystawiliśmy również jako Urząd Miejski naszej jednostki kilka stanowisk związanych z naszymi spółkami, z naszymi jednostkami, po to też, żeby zaprosić Was do tych miejsc pracy. Dzisiaj życzę tego, abyście znaleźli interesujące Was przestrzenie, do których będziecie mogli wrócić już niedługo, szukając miejsca pracy albo wracając kiedyś po studiach tu do Cieszyna, na Śląsk Cieszyński, znajdując dla siebie dom, dobre miejsce pracy, no i żyjąc szczęśliwie. Życzę dzisiaj wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi miasta Cieszyna. Teraz o głos poproszę pana starostę, pana Janusza Króla. Panie burmistrzu, szanowni państwo, bardzo serdecznie witam na tych targach pracy, przedsiębiorczości, edukacji
i również dołączam się do tych podziękowań dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tych targów. Dziękuję pomysłodawcom i tym wszystkim, którzy się zaangażowali, by te targi mogły dzisiaj zafunkcjonować po raz drugi, a myślę, że ta tradycja będzie kontynuowana. Chciałbym, żeby to był dobry czas spędzony tutaj, by na koniec dnia moglibyśmy powiedzieć, że warto było te targi organizować i z nowymi pomysłami, doświadczeniami będziemy myśleć o następnych. Cieszę się, że jako starosta, jako powiat możemy współorganizować i uczestniczyć również w tych targach, bo odpowiadamy za dosyć szeroki zakres związany właśnie z przedsiębiorczością, z rynkiem pracy. Po pierwsze edukacja ponadgimnazjalna, to w naszych szkołach ponadgimnazjalnych kształci się młodzież i kształci się na wielu kierunkach. To jest ponad 20 kierunków, które można wybrać, szukając swojego zawodu, swojego miejsca w życiu dorosłym. Szanowni Państwo, to taka okazja, jak między ludźmi szukamy najlepszą okazją do poznania się jest rozmowa, dialog, to tutaj też mamy taką formę dialogu, formę rozmowy, a w zasadzie komunikacji między potencjalnymi pracownikami, między pracodawcami, pomiędzy instytucjami, które na tym rynku działają. I to, co powiedziałem o edukacji, to właśnie bardzo ważne, bo często słyszy się, że nie kształci się w odpowiednich kierunkach, a być może właśnie jest ta oferta, tylko trzeba przekonać młodych ludzi, żeby z tej oferty edukacyjnej skorzystali, a potem przedsiębiorcy, żeby przekonali tych ludzi, żeby trafili do ich firm, żeby tam znaleźli zatrudnienie, żeby byli przekonani, że warto, i to, co powiedział pan burmistrz, żeby byli przekonani, że warto tutaj zostać na Śląsku Cieszyńskim, w powiecie cieszyńskim, warto zdobyć dobre wykształcenie, jeżeli nie tutaj, to poza granicami powiatu, województwa śląskiego, ale wrócić tutaj i tutaj tworzyć tą rzeczywistość. Mam nadzieję, że tak Państwo będziecie, młodzi ludzie, postrzegać swoją przyszłość karierę. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz życzę udanych targów. Dziękuję. Dziękuję panu staroście, a już teraz o głos poproszę pana kanclerza Uniwersytetu Śląskiego, pana Dariusza Laskę. Szanowny panie burmistrzu, szanowny panie starosto, szanowni państwo, drodzy uczniowie, w imieniu magnificencji rektora Uniwersytetu Śląskiego, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kowalczyka, serdecznie was witam na tej świetnej imprezie drugiej edycji targów przedsiębiorczości, pracy i edukacji. Bardzo się cieszę, że Uniwersytet Śląski ma możliwość w tym roku współorganizować to wielkie, wspaniałe wydarzenie. Zapraszam was do studiowania w Cieszynie, do studiowania bądź to w Uniwersytecie Śląskim, bądź to w drugiej szkole, wyższej szkole biznesu. Oferta przygotowana dla was tutaj w Cieszynie jest niezwykle bogata i dająca wam możliwość rozwoju zawodowego w przyszłości. Co spotkacie w dniu dzisiejszym? Spotkacie przedstawicieli biznesu, doradców zawodowych, którzy podpowiedzą wam, jak przygotować się, jak rozwinąć swoją karierę zawodową. Będziecie mogli zapoznać się z ofertami pracy. Zapraszam was do tego, żebyście przemyśleli swój rozwój i studiowanie w Cieszynie. Cieszyn to piękne miasto przygotowane dla was, żebyście zdobyli tutaj świetne wykształcenie, żebyście mogli się w przyszłości tutaj rozwijać, pracować, mieszkać. Zapraszam do odwiedzenia stoiska Uniwersytetu Śląskiego, a po więcej informacji zapraszam was na stronę studiujwcieszynie.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu kanclerzowi. Szanowni państwo, ja poproszę o zabranie głosu panie prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu, panią Edytę Nowak-Żółtę oraz panią Reginę Bogacie. Szanowni państwo, ja również witam w imieniu Wyższej Szkoły Biznesu. Targi pracy, jak dla mnie, to jest taka fajna, niebywała okazja do tego, żebyście państwo w sposób nieformalny porozmawiali z przyszłymi pracodawcami, żebyście państwo wyczuli tą atmosferę, jaka panuje tutaj w niektórych zakładach pracy. Jest okazja porozmawiać nawet z samym szefem. Jeśli by się zaś okazało, że macie państwo za małą wiedzę, za małe kwalifikacje, za małe umiejętności, żeby startować do ulu takiej wymarzonej swojej pracy,
wówczas zapraszam Państwa na to stoisko do Wyższej Szkoły Biznesu, na stoisko Uniwersytetu Śląskiego również, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jak uzupełnić te braki. Za chwilę Pani Prodziekan powie o tym, jakie mamy kierunki studiów. Ja szczególnie zachęcam do studiów podyplomowych. Niebywały kierunek rusza w tym roku w Cieszynie, po raz pierwszy w Cieszynie. 20 kwietnia startujemy ze studiami MBA z firmą Ernst & Young. Bardzo wymagające, bardzo poważne studia dla tych, którzy chcą być prezesami, menadżerami, którzy chcą dowodzić w spółkach. Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą naszych studiów, kursów i szkoleń i rozwoju osobistego tam na tym stoisku żółtym. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony chciałabym zachęcić szczególnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kontynuowania nauki w Wyższej Szkole Biznesu. W ramach naszego kształcenia możecie Państwo wybierać z takich kierunków jak informatyka, jak zarządzanie i inżynieria produkcji, jak bezpieczeństwo narodowe i nasz nowy kierunek, świetny kierunek, interdyscyplinarny kierunek, studia menedżerskie. Po więcej informacji również zapraszam do żółtego stoiska, a w perspektywie zmieniającego się rynku pracy, w perspektywie długoterminowych prognoz zachęcam wszystkich do kształcenia ustawicznego i tak jak Pani Prodziekan powiedziała, zapraszamy na studia podyplomowe do naszej szkoły, na kursy, na szkolenia. Jesteśmy wydziałem otwartym również dla seniorów, dla dzieci. Zapraszamy po więcej informacji. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję Panią Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu, a już teraz o głos poproszę Panią Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Panią Bożenę Cholewę. Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Jako Zespół Szkół Technicznych bardzo się cieszymy, że możemy pomóc przy organizacji tak wspaniałego przedsięwzięcia. Jak pamiętamy, rok temu pomysł zrodził się, wtedy targi odbyły się na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych. Frekwencja i zainteresowanie było olbrzymie, dlatego dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj na hali widowiskowo-sportowej. Jest to dobry czas, kiedy młodzi ludzie ostatnich klas myślą, co dalej zrobić ze swoim życiem. Myślę, że przechodząc przez te wszystkie stoiska, każdy będzie mógł jeszcze raz dokonać weryfikacji i zastanowić się, że jednak tutaj na ziemi cieszyńskiej jest sporo przedsiębiorstw, sporo instytucji, że można wybrać coś dla siebie. Jest także spora dawka informacji dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponieważ prezentują się szkoły ponadgimnazjalne z naszego terenu i też myślę, że też jest to dobry czas, żeby wybrać szkołę swoich marzeń. Ja gorąco zachęcam do zwiedzenia wszystkich stoisk i życzę owocnych targów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. A teraz o głos poproszę Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Panią Annę Stefania-Kopaczkę. Proszę Państwa, ja chciałabym tylko potwierdzić to, co powiedziałam rok temu, że niezwykłą wartością dodaną tych targów jest to, że tyle instytucji, urzędów, uczelni, OHP chce po partnersku działać dla tego najpiękniejszego powiatu w całym kraju. Dziękuję za Państwa obecność, bo oferta rzeczywiście jest bardzo szeroka i zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawcy na pewno znajdą dla siebie możliwości, a ja zapraszam w sposób szczególny oczywiście na stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy, bo tam Państwo jak zawsze znajdziecie pełen zakres informacji dotyczących również współfinansowania ze środków publicznych możliwości zatrudnienia. Dziękuję uprzejmie.